Tutaj za chwilę zaczniemy ten spacer. Chciałem się przywitać jeszcze raz. Jestem Piotr Karaw, jestem leśnym przewodnikiem. Bardzo bym Was prosił, abyśmy stanęli w kręgu, aby zacząć tą naszą magiczną wyprawę po parku. Musimy przejść przez magiczną bramę, która tutaj się znajduje. Tu są dwa stare kasztany, które pamiętają jeszcze dużo różnych historii z dawna. I to będzie nasza magiczna brama, przez którą będziemy przechodzić. I bardzo bym prosił, jak już przejdziemy przez tą bramę, żeby te nasze troski takie z tego naszego życia zostawić tutaj, a wejść tam z taką właśnie ciekawością, z optymizmem, z radością. To nie jest już zwykły park, tylko to jest nasz magiczny park. Zapraszam bliżej, zapraszam. Moja propozycja na temat pierwszego zmysłu to będzie zmysł dotyku. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo dobrali się w pary. Jedna osoba z tej pary będzie prowadzona z zamkniętymi oczyma. I żeby zamknąć oczy, pozwolić się poprowadzić tej drugiej osobie. Osoba, która widzi, wybiera drzewo, które osoba z zamkniętymi oczami będzie dotykała. Żeby zapamiętać najważniejsze charakterystyczne rzeczy, jaka jest kora, czy jakieś gałęzie wystają, jaki jest obwód. Można dojść do drzewa, przewodnik powie, że rzeczywiście w tym momencie można ściągnąć rękawiczkę i dotknąć. Przejdźmy może na drugą część tej drogi tutaj, żeby troszkę utrudnić. Tak. I kluczymy, zrobimy kilka pętelek. Dobrze. To teraz osoby, które były prowadzone, niech się zastanowią. Większość drzew w parku to są graby. To jest buk. Tutaj będzie buk, tak, bo to są takie buki, tutaj się rozsiały. Można przechodzić wiele razy obok tych drzew, spacerując sobie tym parkiem. Można iść z psem, ze znajomymi. I tak naprawdę mijamy te drzewa, z którymi już Państwo żeście się poznali i przywitali z nimi, tak? Jest już charakterystyczne dla Państwa chociażby jedno drzewo, które rzeczywiście było przytulone, było przywitane się z nim. Jak będziecie teraz przechodzić koło tego parku, możecie zawsze podejść i zobaczyć, co u niego słychać, jak dalej się rozwija, czy ta gałązka, która jest jedna, dalej rozrasta się. Dobrze, zmieniliśmy troszkę miejsce. Tutaj są już inne drzewa. Te dęby, można nawet na to zwrócić uwagę, że niosą w sobie dużo informacji związanych z tym miejscem, co się tu działo. Tak? Czy była, w którym roku była susza, kiedy były potężne opady. To są wszystkie rzeczy, które te drzewa sobie zapisują. Zwróćmy uwagę, że te drzewa żyją, tak? One też jakby komunikują się ze sobą. I to najlepszym dowodem jest do tego, jak rozejrzymy się po tym parku, że na przykład obok siebie rosną dwa różne gatunki drzew, które chcą ze sobą, które chcą przy sobie rosnąć, bo niektóre z tych drzew dotykają się swoimi konarami. Nie chce lub chce, bo nawet wyciąga te wysokie gałęzie w jego stronę, więc jakby one ze sobą chcą być. Chociaż mamy my dużą odległość. Czasami zdarza się, że drzewo, które jest blisko drugiego drzewa, wszystkie swoje gałęzie daje z jednej strony. Też mają swoich przyjaciół, mają nieprzyjaciół, lubią się z niektórymi drzewami i to po prostu po nich widać. Bywają także gałęzie wchodzą na siebie niektórych drzew. Jak przejdziemy przez las, pójdziemy do lasu, to nawet to widać, że rzeczywiście z jednej strony one chcą, jakby wiadomo, każde drzewo chciałoby najwięcej przestrzeni dla siebie, żeby jak najwięcej światła pozyskać, ale z drugiej strony te mniejsze drzewa trzeba też jakoś im pomóc, tak? Bo jakby one są zagłuszone i one czasami wspomagają na tej zasadzie, że dają im trochę też jakby i albo więcej cienia, albo po prostu mniej cienia. Gdzie możemy podejść do każdego sobie, każdy z Państwa do osobnego drzewa, przytulić, przyłożyć ucho i posłuchać, czy w ogóle coś słychać, tak? Najlepszy rezultat jest oczywiście na wiosnę, kiedy to wszystko rusza, kiedy to drzewo zaczyna pobierać dużo soków, więc jakby ten wzrost poboru wody jest największy. To teraz spróbujemy sobie przejść kawałeczek niżej.
proszę się tutaj rozejść tutaj w promieniu powiedzmy 10-15 kroków, zamknąć oczy i ja będę Państwa przywoływał dźwiękiem, tak? Łapie za rogi jelenia. Ucieka nam na lewo. Idąc świadomie, jak widzimy, stawiamy kroki, a jak już zamkniętymi oczami, już wszystko jest inne, tak? Czujemy podłoże, czy nie ma gdzieś jakiegoś dołka, czy gdzieś nie ma jakiegoś zniesienia. Oczywiście drzewa, krzewy, które robią nam przeszkody, które trzeba pokonać. Tutaj na przykład dużo ptaków zamieszkuje ten park, w szczególności gawrony, więc jakby te gawrony, które teraz zaczynamy spotykać, one przeleciały tu do nas, a te gawrony, które mieszkają w lecie, odlatują dalej. Tutaj też różnego rodzaju dzięcioły mieszkają. Dzięcioł podejrzewam, że zielony, dzięcioł czarny. Mają swoje miejsce też wiewiórki. Różnego rodzaju ptaki, sikory, cznadle. No to powiedz mi, Jeremi, co tutaj widzi? Co to jest charakterystycznego dla tych drzew? Tutaj popatrz, jak tutaj z jednego miejsca wyrastają trzy graby. I popatrz, jak blisko siebie rosną, nie przeszkadzając sobie. Wzajemnie, tak? Jeden drugiego wspiera trochę, można powiedzieć. Dwa mniejsze i te mniejsze drzewa trochę się wspierają, tak? W tym miejscu dały sobie takie oparcie, żeby wesprzeć to młode, żeby to młode nie uległo wichurze, nie uległo na przykład jak będzie nawałnica śniegu, i żeby jednak go wspomóc do tego, żeby on rozrósł się. To też jest piękne właśnie, jak te drzewa potrafią ze sobą współżyć i sobie pomagać. Tak, to są takie blizny na drzewach. Tak samo żywica, która rzeczywiście u tych drzew iglastych przy każdym skaleczeniu wyrzuca dużo żywicy po to, żeby zasklepić tą ranę. Gniazda, że tu gdzieś są jakby porozkładane te gniazda, więc to jest w miejsce brakowania. Oczko wodne, w którym mieszkają różnego rodzaju gatunki ptaków, łabędzie, kaczki. Czym należy karmić takie zwierzęta, jak już chcemy je dokarmiać? Warzywa, gotowane lub surowe. Ziarno, gotowane warzywa, można pokroić w kostkę, albo nawet czasami są takie gotowe mieszanki. Nie przyzwyczajamy, to są dzikie zwierzęta, więc nie przyzwyczajamy ich do tego, że już wrzesień, już tam zaczynają listki opadać, już je karmimy, bo one przyzwyczają się i będą czekały.